Cześć, bez zbędnego przedłużania, bo nie o to tutaj chodzi, bez jakichś montażów i montażowych sztuczek. Powiedzmy sobie wprost, sytuacja, która ma miejsce obecnie na świecie, to jest tragedia. Tragedia dla tak wielu osób. Tragedia, która nawet jeśli nie dotyka nas bezpośrednio, to wpływa na nasze życie. I w momencie, w którym nagrywam to wszystko, kapitan reprezentacji Polski w koszykówce, obecny kapitan, a więc Mateusz Ponitka, wrócił do Sankt Petersburga i zagrał w barwach Zenita w spotkaniu przeciwko bodajże CSKA Moskwa. Oficjalny profil klubu, w którym Ponitka gra, stwierdził, że sam Polak wraz też z kilkoma innymi zagranicznymi zawodnikami wrócił z, uwaga, krótkich wakacji. To jest chore. To jest naprawdę chore. Propaganda, którą sieje się w Rosji, to jest coś obrzydliwego. Ale nie chcę dzisiaj mówić o polityce, bo przyznam wprost, na polityce się nie znam. A nie chcę też tu używać niecenzuralnych słów, bo chyba tak jak większość z nas, moje zdanie na ten temat jest jasne. Natomiast chciałbym poruszyć temat Mateusza Ponitki, bo na Twitterze, jak to zwykle bywa w naszym społeczeństwie, podzielono się na dwie grupy. Grupy, która jest przeciwna temu, co zrobił Ponitka, i grupa, która Ponitkę broni. I teraz posłuchajcie. Sprawdziłem sobie, jak na rosyjską agresję, agresję niewytłumaczalną, agresję zbrodniczą wobec Ukrainy zareagowali kapitanowie innych reprezentacji Polski. Oczywiście chodzi o inne dyscypliny. Wiemy, co zrobił Robert Lewandowski, jak znakomicie się zachował. Jego przykładem poszedł choćby też Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak. Dziś dowiedzieliśmy się, że Kamil Glik kupił karetkę, która będzie wozić chore dzieci z Ukrainy. I Lewandowski postąpił tak, jak powinien zrobić to kapitan, jak powinien zrobić to przedstawiciel naszego kraju w danej dyscyplinie. Ale to samo uczynili także inni kapitanowie, kapitan reprezentacji w siatkówkę, w piłkę ręczną, Bartosz Zmarzlik, jeśli chodzi o żużel. Wiele osób, także z indywidualnych dyscyplin, potępiło agresję Rosjan, zbrodnię, która mam nadzieję nigdy nie zostanie wybaczona Putinowi. I dochodzimy tutaj do bardzo, bardzo smutnej informacji. Bo oto mamy Mateusza Ponitkę. Sportowo jeden z większych koszykarskich talentów, jaki się urodził w naszym kraju. Tu nie ma wątpliwości. Ale jako kapitan reprezentacji ma on nie tylko obowiązek być w protokole meczowym wpisany jako kapitan i pomagać w wszelakich oficjalnych rzeczach związanych z reprezentacją. Nie. Bycie kapitanem reprezentacji to prawdopodobnie jeden z największych sportowych zaszczytów, jakie może kogoś spotkać. Oczywiście mówiąc o profesjonalnym sportowcu, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. I będąc kapitanem, powinno się zabierać głos w ważnych sprawach, choćby dlatego, żeby dawać przykład. I ten przykład dał choćby Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, który nie musiał wyjść z opaską w barwach flagi ukraińskiej podczas meczu Bundesligi, grał dla Bayernu Monachium wówczas. To był mecz ligowy. Mógł stwierdzić, no nie, to nie jest reprezentacja, nie mogę
przemycać do klubu takich spraw. Nie. Robert Lewandowski postąpił tak, jak powinien. I wybaczcie, że to powiem, ale w momencie, w którym Mateusz Ponitka znika z social mediów, nie odzywa się, nie daje żadnego sygnału, że wspiera Ukrainę, nie daje żadnego znaku, po której stronie stoi, bo słuchajcie, gdyby powiedział: panowie, ja stoję po tej stronie, nic mi do tego, żegnam, przynajmniej wiedzielibyśmy. A tu? Tutaj nie było absolutnie żadnego sygnału. Mateusz Ponitka usunął się w cień, nie rozmawia z mediami i jedyne co robi, to nagle pojawia się na parkiecie i gra. Gra w momencie, kiedy miliony Ukraińców uciekają z kraju. Kraju, który jest bombardowany, ostrzeliwany, gdzie giną niewinni ludzie, gdzie setki tysięcy osób nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek wróci do swojej ojczyzny. Oczywiście, ja już słyszałem takie opinie, że no tak, oni tutaj są, teraz im jest lepiej. Słuchajcie, jak uważacie, że im jest lepiej, bo dostaną tutaj jakieś wsparcie, albo że przyjadą się za darmo komunikacją miejską, no to wybaczcie, ale coś jest w takim razie nie tak z wami. I zachowanie Mateusza Ponitki jest poniżej wszelkiej krytyki. Naprawdę. Uważam, że jako kapitan reprezentacji Polski powinien być ponad wszystko. Powinien być ponad swoje jakieś tam personalne rzeczy i oficjalnie stwierdzić, po której stronie jest. A tymczasem tego nie ma. Nagle się okazuje, że był na wakacjach, że to wcale nie chodziło o to, że zaczęła się wojna. Powtarzam, wojna, która doprowadziła już do niepotrzebnej śmierci zbyt wielu osób. Wojna, która sprawiła, że ludzie nie wiedzą, co ich jutro będzie czekać. Wyobraźcie sobie, że teraz siedzicie w domu i nagle słyszycie huk spadającej nieopodal bomby albo serię z karabinów maszynowych. Nikt z nas tak naprawdę, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wielkim piekłem to jest. A Mateusz Ponika, jak gdyby nigdy nic, gra sobie w koszykówkę, w klubie, w kraju, który jest agresorem, w kraju, którym dowodzi w sposób dyktatorski, tak to trzeba nazwać, bo należy, przepraszam za określenie, pieprzyć konwenanse i powiedzieć wprost, że Władimir Putin to dyktator. Dyktator, który ma chore ambicje i który powoduje, że świat cierpi. I Mateusz Ponitka w tym wszystkim nie widzi nic złego, że wystąpi. Przecież wykonuje swoją pracę. Już czytałem na Twitterze naprawdę bezsensowne tłumaczenia, że bo tutaj ma kontrakt, bo on nie może zerwać kontraktu, bo mu klub nie pozwolił. Słuchajcie, Ben Simmons w znacznie poważniejszej lidze, jaką jest Liga NBA, walnął sobie foka, zwykłego, głupiego foka jak primadonna i wymusił tym samym, że nie grał przez cały dotychczasowy sezon w 76ers i został wymieniony do Brooklyn Nets. Czy uważacie, że Mateusz Ponitka nie mógł powiedzieć, że nie wraca? Uważacie, że ważniejsze w takiej sytuacji są pieniądze, bo też taki argument się pojawił, że no bo za zerwanie kontraktu Zenit chciałby ogromnych pieniędzy. To zadam wam pytanie. Naprawdę myślicie, że Ponitka by tych pieniędzy nie zebrał? Nawet jeśli by ich nie miał, to gdyby powiedział wprost w social mediach: drodzy państwo, stoję za Ukrainą, nie wracam, nie mam zamiaru, jakoś to będzie, poradzę sobie. Zaraz znalazłby tylu sponsorów chętnych mu pomóc, że nie miałby problemu z tym, żeby się wygłupić. A tak to się wygłupił. Wygłupił się i wytarł wszystkich nas jak szmaty. I to jest przykre, bo ja Mateusza Ponitkę pamiętam
kiedy jeszcze był nastolatkiem i kiedy uważałem, że będzie jednym z największych talentów i obserwowałem go non-stop. I po prawdzie bardzo wierzyłem, że to będzie zawodnik na lata, który da polskiej koszykówce wiele dobrego. I przez pewien czas absolutnie dawał. Ale teraz ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby Mateusz Ponitka dalej był kapitanem reprezentacji Polski. Nie po czymś takim. Ja podejrzewam, że jego zachowanie zostanie zamiecione pod dywan. Przecież Radosław Piesiewicz lubi takie osoby, które nie mają własnego zdania albo chowają je głęboko w kieszeń, bo się boją. Więc tu raczej nie będzie problemu. Co swoją drogą też będzie zabawne, bo przecież oficjalnie Kosz Kadra wspiera Ukrainę, tak? Tylko szkoda, że PZKosz z tym nic nie robi. I jest mi cholernie przykro, że dożyliśmy czasów, kiedy kapitan, ktoś, kto powinien być wzorem, ktoś, kto powinien pokazywać, jak należy się zachowywać i być przykładem nie tylko dla kolegów z zespołu, ale i dla kibiców, zachowuje się w ten sposób. Dla mnie Mateusz Ponitka jest skończony. Ja wiem, że moje zdanie pewnie ma niewiele do znaczenia, albo mówiąc wprost, kompletnie nic, jest gówno warte. Ale jeśli tak jak ja myślicie, że zachowanie Ponitki jest poniżej wszelkiej krytyki i że to Ponitka zachował się gównianie, to też wyrażajcie to zdanie. Nie chowajcie go, tylko pokażcie, że w tym chorym świecie, w tej całej chorej sytuacji, która nastąpiła poprzez atak Rosjan na Ukrainę, są osoby, które nie boją się mieć własnego zdania. Są osoby, które wiedzą, że poza pieniędzmi jest wiele bardziej znaczących rzeczy i wartości w życiu. Słuchajcie, tyle ode mnie. Przykre, że coś takiego trzeba było nagrać, ale nie wyobrażam sobie, żeby Mateusz Ponitka raz w ogóle biegał w reprezentacji, w barwach reprezentacji Polski po tym, co zrobił. A dwa, nie wyobrażam sobie, żeby był kapitanem. Tyle ode mnie. Trzymajcie się.